wszystkie miejsca w naszej marynie, która istnieje jachtowej, czyli mamy około 60 miejsc, są zapełnione. Wiemy, że już zapełnione są też sąsiednie mariny i w naszym powiecie, i dalej w Gdyni, w Sopocie i tak dalej. Wiemy od żeglarzy, że jest takie zapotrzebowanie. Z kolei też mamy świadomość, że Puck ma się rozwijać w kierunku wody i należy ten potencjał, który mamy na Zatoce Puckiej, po prostu wykorzystać. Dzięki przychylności marszałka województwa zostało to zrozumiane i bardzo duża część tych pieniędzy na rozwój marin, turystyki wodnej, została przeznaczona właśnie na to, co się w Pucku dzieje. Inwestycja niestety trafiła na bardzo trudny okres, na okres inflacyjny, okres wojenny, pandemiczny, na podwyższenie kosztów pracy. To wszystko wpłynęło na to, że koszta są wyższe niż planowaliśmy w roku 2015. I na ten moment mogę powiedzieć o 39 milionach 600 tysiącach. Z tego ponad 22 miliony to jest dofinansowanie unijne. Oczywiście, żeby wszystko było idealnie, to potrzebne są jeszcze kolejne etapy. Etap drugi mariny, bo to jest tylko pierwszy etap. Część Urzędu Morskiego, którą jest falochron zachodni, jak te wszystkie elementy połączymy, to będzie naprawdę idealnie i bezpiecznie. Jeszcze więcej żeglarzy będzie mogło przypłynąć do Pucka. I z Polski, i ze Skandynawii, i z Niemiec. Ona też da miejsca pracy naszym mieszkańcom, co jest niezwykle ważne. Ona rozwinie przedsiębiorczość i pewne okołoturystyczne branże na pewno będą miały szansę się lepiej rozwinąć. Inwestycje rozpoczęliśmy w 2021 roku w sierpniu. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą i potem nastąpiły fizycznie prace. Na cały proces odnośnie dokumentacji projektowej, niezbędnych pozwoleń i ostatecznej zgody pozwolenia na budowę procedowaliśmy w 2015 roku. Pierwszy etap, ponieważ całe przedsięwzięcie związane jest z trochę szerszym zakresem, ponieważ obejmuje zarówno, jeżeli chodzi od strony Urzędu Miasta, etap pierwszy i etap drugi. W etapie pierwszym to, co tutaj Państwo właśnie widzicie, jesteśmy bliscy finału, czyli jest to budowa falochronu północnego z pomostem łączącym oraz miejscem na sumowanie 98 jednostek, w tym 4 jednostek białej floty. Drugi etap no to jest rozbudowa falochronu północnego, falochron wschodni, rozbudowa zaplecza oraz kolejne stanowiska na około 100 jachtów. Elementem tego całego przedsięwzięcia jest inwestycja Urzędu Morskiego. Jest to falochron zachodni, który między innymi będzie pełnił funkcję oczywiście osłonową dla naszej części, ale też będą tam elementy związane z funkcjonowaniem naszej maryny, ale też częścią dla obsługi rybaków. Co istotne, budujemy ten etap w ten sposób, że mógł on niezależnie funkcjonować od tych dwóch pozostałych zadań. Umowę z wykonawcą mamy, iż zakończone prace zostaną we wrześniu tego roku, aczkolwiek wykonawca deklaruje, że uda się to zrobić wcześniej, możliwe, że nawet w miesiącu czerwcu, ale kwestie jeszcze odbiorów i oczywiście dopięcia wszystkich formalności. Ona jest takim impulsem rozwojowym. Oprócz tego jeszcze jest nabrzeże, z którego będą mogły wpływać statki białej floty na Półwysep Helski, może do Gdyni. To, co jest niezwykle ważne, to będzie wreszcie falochron od północy, którego bardzo brakowało w Pucku. Jeden z wielu projektów turystycznych, wynikający z naszego podejścia strategicznego, leżymy nad morzem jako województwo. Jest to jeden z wielu projektów dotyczących rozbudowy marin, przystani. I to jest systemowe podejście do rozwoju turystyki w województwie pomorskim. Od początku realizacji programu tego regionalnego finansujemy i realizujemy takie projekty.